Witam Was. Chciałam Wam przeczytać pewien fragment z drugiego listu do Tymoteusza. To jest rozdział 3 i wersety od 10 do 13. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, Ikonium oraz w Listrze. Jakież to prześladowania przeszedłem, Pan jednak wyzwolił mnie z nich wszystkich. Tak wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani, natomiast ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło. Sami błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd. Tutaj apostoł Paweł pisze do swojego ucznia, do swojego syna duchowego, Tymoteusza, z przeświadczeniem, że każdy, kto będzie żył pobożnie w Chrystusie Jezusie, będzie prześladowany. I nie łudźmy się. Ten, kto chce żyć naprawdę i chce być naprawdę uczniem Jezusa Chrystusa, będzie przechodził to samo, co Pan Chrystus. Będzie prześladowany, będzie odrzucony przez przyjaciół, przez rodzinę, będzie wyrzucany z pracy, z kościołów nawet, prześladowany przez pseudo chrześcijan, którzy po prostu żyją w błędzie i innych chcą wprowadzać w błąd. Tu chodzi o walkę o prawdę. Amen. Kilka tygodni temu kościół uliczny tutaj w Calgary został zaatakowany przez ludzi, którzy się nazywają Antifa. Taką mają nazwę jako organizacja. Zaatakowali nas gazem pieprzowym. Cały kościół kaszlał, płakał. Oczywiście to nie jest pierwszy raz, kiedy kościół uliczny w Calgary był zaatakowany przez różnych złych ludzi. Pamiętacie historię adwokata ulicy? Wielokrotnie byliśmy aresztowani, wielokrotnie przychodzili gangsterzy, handlarze narkotyków, aby nas zamordować. Na moje życie kilkakrotnie postawiono cenę, żeby mnie usunąć i abym nie mógł robić tego, co robię. Ale oczywiście Bóg jest większy niż plany szatańskie. Bóg powiedział przez Józefa, kiedy spotkał się ze swoimi braćmi, powiedział im, że to, co diabeł chciał ku złemu, Bóg obrócił ku dobremu. Także za każdym razem, kiedy jesteśmy atakowani, za każdym razem, kiedy diabeł rzuca jakieś zło, jakieś przeciwności, to jest ten moment, w którym Bóg nas wywyższa, stawia na korcu, na piedestale. Za każdym razem, kiedy szubienica jest budowana dla Mordokaja, to wiecie, że Haman sam na tym zawiśnie. Zaczynamy kościół uliczny. Tutaj jest Indianka z brytyjskiej Kolumbii, która dzieli się swoim świadectwem. Pokażę Wam, co dzisiaj mamy dla biednych. I zachęcam Was, abyście się nie bali prześladowania, abyście byli tak jak apostołowie w Dziejach Apostolskich. Wyszli po biczowaniu, po aresztowaniu, wyszli na zewnątrz, ciesząc się, skacząc z radości, że Bóg uznał ich wartymi tego, aby byli prześladowani tak, jak był prześladowany sam Chrystus. Jezus powiedział, że dziennie musimy wziąć nasz krzyż i iść. Tak wygląda kościół uliczny dzisiaj. When you shall see him, you will know that we will walk on gold in the pavement. That's how lonely the gold is. The most important thing in your whole entire life is your heart. Hello, hello. What gold do you have here? Just plain. Are they eatable? I mean, you could try, but the joy of the Lord is my strength. So we turn to God and we ask for his joy. He will give.
by Lord God Almighty that He changes lives each and every single day. That we turn to Him and we ask Him for His will, His way, and He shall do it. Because He's great and mighty God that works from the inside out. We thank the Lord that He is a risen God, and He's our God. Yes, what's cooking? Hey, my friend, can I show you this? Yes. Time. So go up and call out to Him every single time, for we do not know chicken. When we're going to die, turkey, when we're going to turkey live, noodle soup. How long we're going to live. So we cry out to wow. God and ask Him for life. Hey, can you put them in your pocket? I shall give you 120 years if you ask for life. Kochani, bez względu na to, co diabeł rzuca na was dzisiaj, pamiętajcie, że Jezus w dalszym ciągu siedzi na tronie. Jezus Chrystus jest Królem Królów i Panem Panów i bez względu na to, co diabeł chciałby zrobić, co diabeł robi, na koniec dnia Bóg ma ostateczne słowo. Błogosławię was w imieniu Jezusa Chrystusa. Za każdym razem, kiedy diabeł mocno naciska na nas, kiedy chce nas zniszczyć, Bóg nas wywyższa, Bóg nas podnosi, stawia na miejscu widocznym, abyśmy świecili. Za każdym razem, kiedy diabeł rzuca w was kamienie, pamiętajcie, że każdy kamień to jest dodatkowy budulec na to, co Bóg chce zbudować. Błogosławię was z Calgary w imieniu Jezusa Chrystusa i do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, Marsze dla Jezusa w Polsce, Warszawa w sierpniu. Będziemy organizować konferencję w Warszawie w czwartek i w piątek. Zdaje się, to jest 20-21 sierpnia. Będziemy mówić na temat tytułu jest czas na pokój i czas na wojnę i kobiety w służbie Kościoła. Także jeżeli macie ochotę i czas, pamiętajcie, ostatni tydzień, ostatnia końcówka sierpnia przed Marszem dla Jezusa w Oświęcimiu w Warszawie będzie konferencja, na której będzie sporo wspaniałych mówców i będziemy mówić na temat trochę kontrowersyjny, ale myślę, że bardzo potrzebny. Błogosławię was i do zobaczenia.